No jesteśmy właśnie w tej chwili w takim ciepłym, gorącym, można powiedzieć, okresie, kiedy zaczyna się rok szkolny. Jest kilka aspektów nowych w tym nowym roku szkolnym. Pierwszym z nich jest właśnie te sklepiki. Sklepiki, no i wyjście z tych sklepików, że tak powiem, tej w cudzysłowie niezdrowej żywności, wiele kontrowersji, które się narzucają, chociażby na przykład likwidacja kilkunastu chyba według mojej wiedzy w Grudziądzu z nich. Jak Państwo, jako Polska Razem, odnoszą się do tego problemu? No, jest to problem złożony, bo z jednej strony chcemy, żeby dzieci się zdrowo odżywiały. Widzimy duży problem, coraz większy odsetek dzieci rzeczywiście otyłych, które no, źle, widać, że się źle odżywiają. Czyli to jest ten problem. Drugi, następny problem jest, jak pan powiedział, sklepiki, że one są zostały w tej chwili w związku z tą ustawą. Tak, bo prowadzenie ich przestaje być opłacalne. Tak, przestaje być opłacalne, natomiast dzisiaj, to jest pełna, świeża informacja, przeczytałam właśnie w prasie ogólnopolskiej, że wprawdzie te sklepiki plajtują, przestają funkcjonować, natomiast bardzo dobrze funkcjonują obok wszystkie sklepiki, których sprzedają zapiekanki, hot dogi, hamburgery i to wokół szkoły się rozrasta. Tak? Czyli jakby z jednej strony zlikwidowano w szkole, w środku sklepik, ktoś tam stracił pracę też, prawda? Natomiast wokół się rozwija handel, taki sam, nie inny. Więc tak naprawdę nie do końca to zostało przemyślane. I efekt tego jest, jakby to w skrócie powiedzieć, no efekt, mizerny. Efektu nie będzie, po prostu efektu nie będzie. Jest tylko niezadowolenie, niezadowolenie tych ludzi, którzy pracowali w sklepie, w sklepiku szkolnym. Natomiast zadowolenie prawdopodobnie tych, którzy pracują teraz w okolicy szkoły. Natomiast na pewno dzieci na tym nie skorzystają. Nie zostało to dobrze przemyślane. Być może warto by było, żeby ograniczyć pewne rzeczy w tym sklepiku. Owszem, a nie aż tak drastycznie. Tak? Być może warto jednak do szkoły wprowadzać większą wiedzę, dawać tym dzieciom i rodzicom, mówić co wolno, co trzeba, co nie trzeba, więcej jak gdyby o tej zdrowej żywności mówić, a nie zakazywać. Zakazy najczęściej się nie sprawdzają. Nowy rok szkolny to również sześciolatki. No temat przerabiany już w zeszłym roku. Teraz po tym roku możemy już trochę o efektach mówić tej całej reformy. O efektach i o spełnianiu przez samorządy, przez różnego typu odpowiedzialne jednostki no tego, co spełniać powinny. Dochodzą do mnie tutaj od rodziców różnego typu informacje, że na przykład chociażby nie ma książek we wszystkich szkołach. To nie tylko chyba w Grudziądzu. Wydaje mi się, to jest problem trochę szerszy niż samo tutaj miasto. Również dochodzą informacje, że na przykład jeszcze nie gotowe są klasy dla sześciolatków, że nie wszędzie, nie wiem na ile to jest prawdziwe. Natomiast no, bazuję tutaj na informacji od rodziców. Nie ma tych miejsc zabaw, nie występują na przykład, no lekcje są monotonne, choć miały być urozmaicone i ciekawe. W cyklach 45-minutowych, nieważne czy to 6, czy więcej lat takie dzieci mają. Jak Państwo jako Polska Razem tylko się odnoszą? No oczywiście po roku doświadczeń z sześciolatkami w szkole mamy my złe doświadczenia. To znaczy my otrzymujemy informacje od rodziców, że nie jest tak, jak pani minister mówi, że jest. Czyli tak jak pan mówi, nauczyciele często mają bardzo trudną pracę, ponieważ mają w jednej klasie sześciolatki i siedmiolatki. I to jest naprawdę bardzo trudna praca, zwłaszcza, że jak pan mówi i słusznie, też do mnie takie głosy dochodzą, że szkoły nie są przygotowane do końca na przyjęcie takiej ilości małych dzieci. Te dzieci chcą się bawić. One muszą mieć dywan, muszą mieć plac zabaw, muszą mieć też odpowiednią klasę, salę przygotowaną. Wiemy, że tak nie ma. Nie jest często. Nie wiem, jak jest w Grudziądzu, bo jeżeli ja dzwonię do dyrektora, to dyrektor mi mówi, że wszystko jest pięknie. Natomiast jak ja rozmawiam z rodzicami, to nie do końca jest wszystko pięknie. Więc tak naprawdę tutaj by trzeba było rzetelnej informacji, do której ja akurat dostępu w tej chwili na dzień dzisiejszy nie mam.
te w szkołach, przez rodzic, przez rady nadzorujące rodziców, przez kuratorium i przez samego dyrektora. Sprawdziłem te ankiety i tam jest tylko taka pozycja, miejsce do zabaw i wypoczynku na terenie całej szkoły, a więc w to wchodzi boisko, świetlica i sala. Nie ma wyszczególnionej właśnie tego jednego kryterium, które było tak podnoszone, a przypominam, że tutaj w Grudziądzu mieliśmy już konferencję sześciolatki do szkół, gdzie właśnie ten aspekt był bardzo istotnie omawiany. Ja uczestniczyłem w tej konferencji. Manipulowanie trochę informacją, tak? Bo jeżeli mówimy o jednym, o miejscu w szkole do zabaw, no to oczywiście każda szkoła takie miejsce ma, no bo jeżeli nie ma to w klasie, to ma to na boisku, tak? Takie miejsca są. Natomiast rzeczywiście kącik zabawowy powinien być również dla sześciolatków w klasie, w sali lekcyjnej. I to też, jak wiem od rodziców, niestety nie jest spełniane. Mało tego, dowiaduje się również od rodziców, że niektóre sale są dopiero teraz przygotowywane, dopiero teraz są remontowane, tak? Tak jakby ministerstwo, organy prowadzące nie wiedziały, że w tym roku wszystkie sześciolatki przyjdą do szkół. Chcę powiedzieć, że jest bardzo dużo szkół w Polsce, gdzie kiedyś było 5 klas pierwszych na przykład, teraz jest 10 klas pierwszych. No to jest po prostu organizacyjnie czasami nie do zrobienia dobrze przez dyrektora, bo on... W tych latach przesilenia teraz, kiedy właśnie wszystko się dubluje. No właśnie, teraz to jest po prostu bardzo trudne do zrobienia. Dyrektorzy mają naprawdę ból głowy często, bo ściany nie są z gumy, a oni muszą to jakoś zorganizować. Mało tego, rodzice przychodzą i mówią, ja nie chcę, żeby moje dziecko chodziło na dwie zmiany. A tak jest. Bardzo dużo dzieci chodzi na dwie zmiany. Więc to jest tak naprawdę, panie redaktorze, jakby byśmy wrócili do lat 80. W latach 80. To było często, dzieci chodziły na dwie zmiany, no ale to były inne czasy. To były inne czasy. A my tutaj słyszymy od pani minister Kluzik-Rostkowskiej, że jest wszystko pięknie, że już wszyscy naprawdę wszystko wiedzą, potrafią, że szkoły się sprawdziły. Być może pani minister ma taką wiedzę, ja mam inną. Więc ja jestem bardzo zaniepokojona tym i my się bardzo krytycznie odnosimy do poczynań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Bardzo się martwimy o to. Uważamy, że mnóstwo rzeczy zostało źle zrobionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w rękach Platformy Obywatelskiej. Trzeba to koniecznie zmienić. Jeszcze tu korzystam z okazji. Pani zajmuje się doskonaleniem zawodowym kadry kierowniczej, można chyba powiedzieć, nawet menadżerskiej szkół w tym obecnych warunkach, gdzie dyrektor różnymi sprawami się musi zajmować, od sklepiku po samo kształcenie. Jak to wygląda w dokształcaniu, bo dyrektor generalnie decyduje później o organizacji szkoły, o pewnym sensie też ma duży wpływ na kształcenie. Kiedyś ja pamiętam, jeszcze nie za moich czasów, ale za osób troszeczkę młodszych, w szkołach były takie oceny, musisz jeszcze popracować, szczególnie w tym wczesnoszkolnym okresie, gdzie jest ta ocena opisowa na zakończenie, a nie taka ocena wynikowa, faktyczna. Jesteś świetny, musisz jeszcze popracować. To miało dziecko zachęcić, nie zniechęcać. No, psycholodzy w dużym zakresie się na ten temat wypowiadali. Właśnie ostatnio taka rzecz mnie zastanowiła, bo w Grudziądzu tak nie jest. Chyba nie wszystkie, a przynajmniej niektóre ze szkół stosują zwykłe, twarde oceny, nawet jedynki też się zdarzają za na przykład niewykonanie zadania i takie różnego typu. Jak to wpływa na dziecko? Czy to od strony takiej właśnie kierowniczej, czy to jest dobra droga? Nie, to nie jest dobra droga. I my też w Polsce widzimy taki odwrót od oceny opisowej. Bo tak naprawdę prawo oświatowe mówi w ten sposób, że ocena opisowa w klasach 1-3 musi być na koniec roku szkolnego. Czyli nauczyciel jakby musi opisać umiejętności dziecka. Co jest bardzo dobrze, co wymaga naprawy. Natomiast w trakcie roku szkolnego jest wskazanie, żeby to była opisowa, ale nie ma takiego wymagania. Więc nauczyciele często idą na skróty, bo też rodzice mówią, a kiedyś jak ja miałam piątkę, to ja wiedziałem, co to jest piątka. Tak? Ale to było kiedyś. Teraz jest zupełnie inaczej. Powinno dziecko wiedzieć, jeżeli już dostaje tą piątkę, to powinno być to jeszcze opisane, znaczy omówione. Tak? Szczególnie jeżeli chodzi może o tych sześciolatków. Szczególnie o sześciolatków, szczególnie o maluchów, które potrzebują dowartościowania. I również rodzic powinien wiedzieć, za co ma na przykład tą trójkę.
albo czwórkę. Jeżeli ma trójkę albo czwórkę, no to czegoś tam nie potrafi. To trzeba mu powiedzieć jeszcze, czego się musisz bardziej nauczyć, tak? Co powinieneś dopracować. Oczywiście jest to niedobrze, że idziemy na skróty. Chcę powiedzieć o tym, że... Jak to jest w trakcie szkoleń właśnie? Czy są jakieś takie przykłady, może zagraniczne, prezentowane właśnie odnośnie, jaką drogą pójść? No, trzeba... Dyrektora nie możemy. Możemy zmusić dyrektora, nie możemy zmusić nauczyciela. My osobiście, jak pracujemy z dyrektorami szkół i nauczycielami, to mówimy, róbcie, mówcie opisowo. Opowiadajcie, mówcie dziecku, co potrafi, co trzeba się dopracować. Natomiast no niestety prawo mówi to, co mówi. Nauczyciele i dyrektorzy się trzymają tego, że oni nie muszą w trakcie roku szkolnego opisać. No i tak robią. Chcę powiedzieć, że na świecie jest tendencja właśnie, żeby coraz starsze dzieci, stosować opisową ocenę. Czyli już w Europie, w wielu krajach się opisową ocenę stosuje nie tylko u tych maluchów, ale także i w gimnazjach. No i mam nadzieję, że to w tym kierunku pójdzie, bo tak powinno pójść. My staramy się jako ośrodek doradztwa, bo w nim pracuję z dyrektorami szkół na co dzień, my staramy się im mówić, słuchajcie, ta litera prawa, jeżeli dopuszcza coś więcej, to staraj się nauczycielu, dyrektorze, temu dziecku dać więcej niż mniej. Podsumowując ten okres ostatniego roku, pierwszego roku sześciolatków, takich już w pełnym zakresie, bo wcześniej też już były, powiedzmy, dzieci w tym wieku, ale nie w takim stopniu. Jak możemy ocenić te podręczniki? Teraz wchodzi kolejny już podręcznik, poprzedni, więc można go ocenić, sklasyfikować. Jak dyrektorzy do tego się odnoszą? Jakie są ich opinie? Nie, oczywiście nie żądam tu konkretnych dyrektorów, bo pani bezpośrednio jest z nim w relacji, ale na jakieś przykłady, jak oni to oceniają, bo chyba mają prawo ocenić, w jaki sposób jest on przygotowany, czy się nadaje, a może wybierają też inne, bo mają taką też możliwość, prawda? Mówią oficjalnie co innego mówią poza kamerą i poza oficjalnym biegiem, tak? Często mówią na spotkaniach prywatnych, że no to się nie do końca sprawdziło, a jak się pan porozmawia z nauczycielami, którzy przeżyli, że tak powiem, z dziećmi ten podręcznik w pierwszej klasie już, przerobili go, to... Ja spotkałam się w 80% ze złymi opiniami. Czyli, że podręcznik jest owszem, on jest kolorowy, ale to nie o to chodzi, żebyśmy uczyli dzieci od początku pisma obrazkowego. Tylko chodzi o to, że treści tam, które są zawarte, bardzo często są albo infantylnie proste, albo potem są dosyć trudne, mocno trudne. Mało tego, nie ma przykładowych lektur do czytania z dziećmi, bo to jednak powinno być synchronizowane. Generalnie podręcznik jest zły pod względem, że tak powiem, trwałości. Tak? Dzieci często... To są dzieci. Czy dyrektorzy wybierają jakieś inne podręczniki? Bo wiem, że może taką z pewną lekką nieśmiałością zapewne, bo to są początki tej całej reformy, udanej lub nie, to już każdy sam może oczywiście ocenić. Czy zdarzają się tacy odważni dyrektorzy? Tak, zdarzają się. Szczerze powiem, zdarzają się, ale w szkołach niepublicznych. W szkołach niepublicznych się zdarzają i znam takie. To w pewnym sensie wymaga też właściwie, jeżeli już wybieramy inny podręcznik, to trzeba się z nim zaznajomić, podjąć jakąś merytoryczną decyzję, prawda? Czy są organizowane jakieś takie na przykład targi podręczników dla dyrektorów, nauczycieli, gdzie mogą się zapoznać z merytoryczną opinią na temat tych podręczników, no bo przecież oni sami podejmą tę decyzję w oparciu o swoje widzimisię. Wie pan, jeśli chodzi o targi, o tego typu rzeczy, to robią to same wydawnictwa. I to tak różnie bywa, bo nauczyciele chodzą po tych różnych konferencjach organizowanych przez wydawnictwo i wydawnictwo chwali, co ma, tak?
Stara się walczyć tą jakością? Stara się, no tak, niektóre mają już ugruntowaną pozycję. To tak trzeba powiedzieć, ja nie mogę tutaj mówić o nazwach. Nie chodzi o szczegóły. Tak, natomiast są podręczniki i wydawnictwa, które mają ugruntowaną dobrą pozycję wśród nauczycieli i wiem, że wiele szkół właśnie niepaństwowych, czyli tych niepublicznych skorzysta z tych podręczników. Orientuje się Pani może, dlaczego takie opóźnienia są z tym, bo to już drugi, chyba bodaj trzeci tydzień teraz nauki, a niektóre szkoły jeszcze tych podręczników nie dostały. To jakieś, z czego to wynika? Wie pan, panie redaktorze, ja tego nie umiem powiedzieć. Ja dzisiaj obdzwoniłam szkoły grudziąckie, muszę panu powiedzieć, i mi powiedziano wszędzie, że mają. Pan mówi co innego. Więc ja... No niektóre z nich jeszcze nie miały, lub jeżeli nawet miały w pewnym stopniu na przykład, to brakowało tam różnych jakichś, dokładnie nie potrafię tego określić. Ja po prostu mówię, dzisiaj obdzwoniłam, bo chciałam się przygotować dobrze do dzisiejszej rozmowy. We Włocławku? W Toruniu mają, we Włocławku nie umiem powiedzieć, bo nie... Jakiś problem z dystrybucją chyba. Tak, chyba problem z dystrybucją.